Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie żadnych bożków ani żadnego Boga prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi, tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Psalm: prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy się i wstaje. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz moje wszystkie drogi. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne podziwu są Twoje dzieła. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Aklamacja, alleluja, alleluja. Alleluja. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu w nas doskonała. Alleluja. 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 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Dzisiejsze czytania liturgiczne ukazują głęboką prawdę o chrześcijańskiej miłości, pokorze i odpowiedzialności za bliźnich. Paweł w pierwszym liście do Koryntian ostrzega przed pychą wynikającą z wiedzy, podkreślając, że miłość jest kluczowym fundamentem budującym wspólnotę. Chrześcijańska wolność nie może być wykorzystana kosztem innych, zwłaszcza tych, których sumienie jest słabsze. Paweł przypomina, że miłość wymaga ofiarności. Lepiej zrezygnować z czegoś, co dla nas jest obojętne, niż gorszyć brata. Psalm 139 podkreśla wszechwiedzę i troskę Boga, który zna nas lepiej niż my sami. Ta Boża opieka powinna prowadzić nas do zaufania i poszukiwania Jego dróg w codziennym życiu. Modlitwa psalmisty: prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną, w
wskazuje na potrzebę poddania się Bożej woli, aby kroczyć właściwą ścieżką, która prowadzi do prawdziwego dobra. Ewangelia według świętego Łukasza zawiera wezwanie do miłosierdzia i przebaczenia. Jezus uczy, że miłość chrześcijańska nie ogranicza się do tych, którzy są nam życzliwi, ale obejmuje także nieprzyjaciół. Chrześcijanie są wezwani, by kochać tych, którzy ich nienawidzą, i czynić dobro, nie oczekując niczego w zamian. To przesłanie miłosierdzia, które naśladuje Boga Ojca, jest sednem Ewangelii. Wspólnym wątkiem tych czytań jest zatem wezwanie do miłości, która przekracza egoizm i pychę, a także troska o drugiego człowieka, nawet jeśli wymaga to ofiary. Miłość do Boga musi przejawiać się w konkretnych działaniach wobec innych, w miłosierdziu, przebaczeniu i pokorze. To właśnie w tej miłości chrześcijanin odnajduje prawdziwą wolność i pełnię życia w Bogu.